Dzisiaj będę speedrunować. Dobra, zacznijmy to. To będzie ciężkie. Wiesz, wiecie? Tak, zrobić European Union polską jest trudne w Rise of Nations. Pierwsze? No, Norwegia. Norwegia jest tak arktyczna, że ja nie wiem. Nie wiem. Dobra, pora to zrobić. Start. 3, 2, 1, start. Będę robić zapytanie słowa w sprawie. Zrobić sobie troszeczkę tych. No i dzisiaj, no i będę robić. Robić po prostu będę speedrun w Rise of Nations. Całą Europę mam przejąć normalnie. No, Rosji nie. Bo wiecie, arktyczna. Dobra. Szybki blitzkrieg. Nice. I będziemy napadać Czechy i Słowację. Sobie zrobię steela i motor, aby sobie zrobić ten. Czołgi. Kur. Potrzebuję muni. Jaką ideologię sobie zrobię? No tak, komunizm, tak. Albo nacjonalizm, albo faszyzm. No nie wiem. Te obaj są mocne. Ale mam mało tego. Ale jest jeden problem. Faszyzm jest lepszy. Bo justification time minus 50. Ale nie będę mieć manpowera, więc no tak. No nie wiem, co bym wybrał. Dobra, wybieram. Wybieram drogę. No muszę tradować. Iron. Od Rosji będę kupować. Nie. Dobra, 5 wystarczy, dobra. Wiem, że dużo strasznie moni, ale wiecie. Potrzebuję na fabrykę. Tytanium jeszcze, no. Co jeszcze? Wiem, że jeszcze będzie tungsten. To tungsten. Mamy kupać dużo. No, traduj. No, traduj. Ja chcę tungsten. O, dobra, dzięki. Dobra, pora zrobić wojnę. Wiem, ten speedrun będzie taki długi. Szybko. No, fabryki nie działają. O. Co tu? Dobra, co ja to zrobiłem? Tylko od razu, patrzcie tych. A tungstena potrzebuję, no. Ale tungstena jest mało na świecie. Dobra. Dobra, chodźcie na Czechy. Kurde, mam deficyt. To jest najgorsze. No czego jeszcze potrzebuję do tej fabryki? Kurde, no. No. Czego?
bo ja tworzę te czołgi głupie. W sumie fajne, bo... Wiecie... Justifyuję Ukrainę. Białoruś, aby zrobić pelca. Ja klikam jak mogę. O, czekaj, już się będą rozpadać, okej. Okay. Okej. Okay. Czekajcie, jeszcze sobie technologię. Technologię sobie jeszcze ulepszę. Collection. Może być. Wszyscy na to infantry kupią, ale nienawidzę tych infantry. Może jeszcze potem przejmę. No, Internaurum jeszcze zrobię. Czyli będę musiał przejąć dużo Balkanów i Estonię i Finlandię. Potem Europę, czyli tą część, która jest strasznie trudna, bo Francja i Niemcy. I Rumunia jest najgorsza. Tak samo jak Norwegia. Popatrzcie. A zrobię Winter Spedzie, że jestem w Wincycie. Nie ma problemu. Dobra, ty idź na... O mój Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja cię... Nie, nawet się nie spodziewałem tego. Cywilki sobie jeszcze zrobię, ale to potem. Muszę na jakiś airport iść. Zrobię takie coś. Oj, potrzebuję manpowera do tego. Dobra, będę iść w stronę komunizmu. Ja idę w stronę komunizmu. Mówiłem, jak chciałem to zrobić. Jakby nie chcę. Nie chcę tego robić na Słowacji. No, dużo. Zrobię za Padysławie, czyli to. No i zrobię też PLC. No i te Internaurum i Europa. To mój cel. Możecie szybciej, szkoda, że mam mało tajnie specjalization, jakby było, to więc bym podziękował Hyperantowi, tak był tak szczęśliwy, że normalnie, nie wiem. Ja pracuję na intro, więc wiecie, może będę, może będzie, może nie. Dobra. Mamy troszeczkę Słowacji przejętej. O, Bratysława. No idź. Idź. A to Niemcy już. Tu Niemcy. Ja muszę przejąć Niemcy na European Union, więc... Mój kolega strasznie lubi Niemcy. Przepraszam. Ja muszę to zrobić. I jakby co to zasubskrybujcie kanał Michal V, bo no ma fajne filmiki. Dam mu promo, bo jakby on mi wysłał linka na Discordzie, jak zrobić intro. Więc wiecie, możecie go zasubskrybować. Imię to jego username to jest Michal V. Michal podłoga V. Użyłam Michal litera i podstawa mała, więc wiecie. Możecie go zasubskrybować. No i tak. Kiedy ja podbiję tą Słowację?
Słowacji. To jest najgorszy speedrun świata. To chyba nie jest speedrun, tylko jakiś filmik. Sprawdzę, ile to już trwa ten filmik. 10 minut. Dobra, to zrobię drugą część.